Hejka naklejka! 24 książki na 2024 rok. I zrobiliśmy tę listę wspólnie, ze względu na to, że ja czytam szybciej, więcej też słucham audiobooków, raczej trochę wolniej, więc po prostu się podzieliliśmy. Ja wybrałam 20, raczej wybrałam 4. Ja zaznaczę, że wybrałam tutaj większość audiobooków, bo ogólnie moje takie postanowienie, żeby nie kupować książek, bo nie mamy jakby na to miejsca, więc po co mi to? I mam dostęp do Legimi, więc będę korzystać z tego bez żadnych wyjątków. I pierwsze co wybrałam to Głodne. Mamy tutaj książkę o zaburzeniach odżywiania i słyszałam o niej ogólnie dużo pozytywnych opinii. Ludzie mówili, że w porównaniu do innych książek o tej tematyce ta wypada naprawdę, naprawdę świetnie, więc też ją sobie na pewno przesłucham. Dalej książka Siostry. To oczywiście nie wspomniałam, ale no widzicie, że tutaj macie okładki, tak? Mówiłam, że to do audiobooki, to chyba logiczne. I tutaj mamy właśnie jakąś książkę o zakonnicach i tych ich nadużyciach. Powiem wam, że to jest naprawdę ciekawe, bo właśnie to życie zakonnic, ono jest w takim cieniu, nie? Bo o tym się nic nigdy nie wie, skąd się biorą zakonnice, jakby... Czy to są jak potwory w Minecrafcie, że właśnie one żyją w takim cieniu, bo jak jest ciemno, to mają tam swój spawner i się pojawiają? Nie wiem, ale no to jest naprawdę, naprawdę fascynujące. Ostatnio słuchałam wywiadu tam, jak to się nazywa, 5 metrów pod ziemią? Nie, 7 metrów. 7 metrów pod ziemią była dziewczyna, która odeszła z klasztoru. To też było ciekawe tam, co ona mówiła. Nie wiem, lubię takie klimaty, nie jestem jakoś wierząca, ale lubię słuchać o wierze. Nie tylko chrześcijańskiej, lubię też o Żydach i o islamie. I tu mam taką książkę. Dalej, Pomoc domowa. Wydaje mi się, że to jest jakiś thriller, kryminał, thriller, coś takiego. I na pewno to jest polecenie wzięte skądś, albo z YouTube'a, albo z TikToka, podobno dobre, więc chętnie przesłucham. Dodałam sobie tutaj też Ania z Zielonego Wzgórza, gdzie właściwie tę książkę konkretnie Ania z Zielonego Wzgórza ja już przesłuchałam, natomiast mam w planach przesłuchać jakby całą tę serię, obejrzeć filmy i obejrzeć serial. Teraz w ogóle mam włosy takie pasujące, chociaż już mi się ten rudy trochę tak spłukał, trzeba to poprawić. No, więc po prostu wpisałam to tutaj jako serię. I dalej mam też Sagę Sigrun. I to jest polecenie, które ja znalazłam kiedyś na jakimś blogu, ale wydaje mi się, że Zuzia Zakrzyżkowana też to czytała i też mówiła, że to jest jakby spoko. To jest chyba o wikingach, coś takiego, więc sobie posłucham. I ja dokończę czytać Metro. W końcu. Możesz się pokazać, bo akurat tę książkę mamy. Akurat tą książkę mam w tam. Zapraszam za mną. Dokończę czytać Metro. Jestem na 104 z 300-400 kartek. 300-400 kartek, więc wow. 1/4 prawie. Na pewno teraz będę miał więcej czasu na czytanie. Nie będę się musiał martwić, żeby przeprowadzić się, więc będę miał czas na czytanie. Dokończę na pewno Metro. 2034. Kolejne książki, które mam na liście, to też zapisałam tylko jedno, ale to są dwie książki, czyli Bez Ciebie nie ma lata i Dla nas zawsze będzie lato. Jest to drugi i trzeci tom trylogii Lato. Ja ten pierwszy tom, który nie pamiętam już jak się nazywał, coś tam też z latem. Tego lata stałam się piękna, o chyba tak. Słuchałam to za 2 lata temu, nie wiem, jakoś dawno. I to jest tej samej autorki, która napisała Do wszystkich chłopców, których kochałam. Już zaczęłam tę trylogię, nie jest to jakby w moim guście, już jestem bardzo stara na takie rzeczy, ale było to takie w miarę przyjemne, więc mam cały czas te dwie książki na półce na Legimi, więc w końcu je przesłucham. Dalej książka Sekretne życie pszczół, to jest coś, co chciałam przeczytać od dawna, ale właśnie chciałam to mieć fizycznie i teraz staram się jakby odejść od tego, że jakby po co mi te książki? Jak już będziemy mieć kiedyś swój własny dom ze swoją własną wielką biblioteką, wtedy będę kupować książki. Wtedy sobie kupię nawet te, które już przeczytałam, nie? Ale póki co to nie mamy na to miejsca w ogóle, więc skoro to jest na Legimi, to po prostu z tego skorzystam i przesłucham wreszcie Sekretne życie pszczół. Kolejna książka to Szatan w naszym domu i jest to z wydawnictwa Czarnego. Mam też na tej liście, że bardzo chcę trochę reportaży właśnie od nich. I tutaj mam jakąś przemoc rytualną, więc sekty tego typu rzeczy też są ciekawe. Dalej, dwie książki, które w ogóle wydaje mi się, że mega fajnie jakbyśmy je mieli w papierze. Nie chcę kupować książek, ale myślę, że jakbyśmy mieli je w papierze i moglibyśmy je sobie czytać tak wspólnie, w sensie na przykład ja bym czytała na głos, to myślę, że by nam się bardzo podobały, podobnie jak ta książka o Islandii, którą w tamtym roku czytaliśmy, czyli Instynkt o wilkach w polskich lasach i Migot z krańca Grenlandii. Także wydawnictwo Czarne, jakbyście chcieli nam te książki dać, to macie maila w opisie. Moją następną książką będzie Krótka historia czasu. Stephena Hawkinga. Kolejna książka na mojej liście to jest Mentalista i to jest ogólnie taka historia z tą książką, że podobno, to słyszę, nie wiem co z tego jest prawdą, a co z tego ja już sobie dopowiedziałam, nie, bo ja to dawno temu gdzieś widziałam, że Remigiusz Mróz, pisząc chyba drugi tom serii o behawioryście, mi się wydaje, że to drugi tom był, wysłał go jakby do recenzji, żeby ktoś napisał blerba do jakiejś autorki zagranicznej,
I ona w końcu tego blerba nie zrobiła, ale potem napisała mentalistę, który jest gigapodobny. Więc z racji, że ja kocham serię o behawioryście, co prawda pierwszy tom to jest w ogóle hit hitów i ta reszta się w ogóle do tego nie umywa, ale chętnie bardzo to przeczytam, żeby zobaczyć, czy naprawdę, czy naprawdę to się wydarzyło. Kolejna książka to jest Ekstazja i to jest jedna z tych książek, które miałam od bardzo dawna dodane do chcę przeczytać, na lubimy czytać, a ja w ogóle bardzo się pilnuję, żeby nie dodawać za dużo książek do chcę przeczytać, bo nie chcę mieć potem, że w bibliotece masz 5000 książek, a przeczytane 20, nie? Więc staram się raczej tych, które chcę przeczytać, tam nie dodawać. Natomiast kilka takich jest i właśnie je sobie tutaj też powpisywałam. Tutaj mamy jakiś rodzaj magii, to jest jakaś fantastyka. Na pewno wydaje mi się, że to będzie coś o takiej kobiecej sile, więc ogólnie mnie interesuje i wygląda fajnie i trochę tak kinda mrocznie. Podoba mi się po prostu, jak to wygląda, więc mam nadzieję, że będzie fajne. Kolejna książka to Aptekarka i tutaj no Aptekarka to znowu jakieś takie, wiecie... trochę ala magiczne klimaty, tylko że to jest w ogóle chyba jakaś saga, więc już się boję. To może być bardzo dobre, ale to też może być bardzo złe. Ale okładkę mam bardzo ładną, więc chcę. Tajemne rysunki, to jest już jakiś taki kryminał, thriller. Dziewczyna jest opiekunką, no i opiekuje się tam jakimś chłopczykiem, który rysuje sobie jakieś tam takie, wiecie, zwykłe rzeczy i nagle rysuje jakieś takie trochę bardziej creepy rzeczy. Nie wiem, spoko temat. Nawiedzone dzieci są spoko. Kolejna książka to Ludzie z mgły. Jest sobie dziewczyna, która sobie wchodzi w mgłę i znika i jakiś czas później z tej mgły wychodzi jakiś facet, który nie wie kim jest, nie wie jak się tutaj znalazł, nie wie dlaczego ma przy sobie chyba naszyjnik czy jakąś tam inną rzecz leżącą do tej dziewczyny. Ogólnie jakaś taka zagadka, taki thrillero-fantastyka? Coś takiego. Mam nadzieję, że to będzie dobre, bo Rayleigh'ego Sagera krytykowałam za zrobienie czegoś takiego, bo mi się nie podobało, ale to ma, w tym widzę potencjał większy. To może mi się bardziej spodobać. Następna książka to będzie Stalker na skraju strefy. Jest to dwutomowa książka. Jest to dwutomówka. Duologia. I dżingielek teraz leci. Właśnie ja tak to samo mówiłam, że musimy mieć jakiś dżingielek, że jak pada samo duologia, to jest jakiś dżingielek. Jest to... duologia. Nie wiem, czy będę czytał obie dwie, czy przeczytam sobie pierwszy tom i skoczę do innych książek. Docelowo, jeśli się wciągnę, przeczytam dwa tomy od razu, całą duologię, żeby mieć to z głowy i żeby nie zapomnieć fabuły. Ale znając swoje umiejętności, to po pierwszym mogę się trochę poddać. Czytałem pierwszą, jakby jedną z książek z serii Stalker i to też było takie wydłużone czytanie. A w tym miałem chyba dobry okres czytania, czy jakby to było zaraz po ale hashtag jest krew, coś takiego, to poszło szybko mi i później to się u ciebie dopiero skończyłem czytać. No nie, ale jakoś na długo już tak. No, więc albo po prostu miałem taki średni okres, albo po prostu mi się nie podobało. Czy tam był białoruski kartofel? Tam był białoruski kartofel. Tyle wiem o tych książkach, jak się wyzywali od białoruskich kartofli. Okej, kolejne książki, które ja dodałam, to Schronisko, które przestało istnieć i drugi tom, czyli Schronisko, które przetrwało. O czym to jest? Proszę mnie nie pytać. Jakieś schronisko, jakieś polskie góry. Mam to właśnie na lubimy czytać, że chcę przeczytać, więc musiało mnie to kiedyś giga zainteresować z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego. Przesłucham i wam powiem, czy warto było szaleć, tak? Kolejna książka to Duchy Nocy Kupały i Słowiańskość i ładna okładka i to wszystko, co mam do powiedzenia tej książce. Mam też dwie takie rzeczy, które właściwie nie wpisałam konkretnej książki, tylko autora, bo chcę coś przeczytać od Mroza. W tamtym roku chyba nic nie przeczytałam od Mroza. A to jest niby mój ulubiony autor. Dodałam sobie tutaj w nawiasie, że najprawdopodobniej byłby to Kabalista, bo jest to kontynuacja właśnie behawiorysty, czyli mojej ulubionej książki, plus jak będę czytać tego mentalistę, to mogę mieć ochotę właśnie na czytanie czegoś więcej, więc prawdopodobnie będzie to, ale ogólnie chcę przeczytać jakąś książkę od Mroza. I kolejny taki autor to jest Musso. Jego też bardzo lubię, przeczytałam wszystkie książki, które są dostępne w bibliotece mojej. I właśnie, że bardzo go lubię, to też chciałam go czytać w papierze, bez sensu. Na Legimi jest dużo jego książek, więc będę sobie słuchać. I ostatnie, co napisałam, to Niszcz powiedziała. To jest jedna papierowa książka, którą mamy na półce. Kupiliśmy ją też albo w Biedronce, albo w Stokrotce w koszach. I to jest taka, która najbardziej mnie zainteresowała, bo to jest historia, że jest jakiś facet, który jest copywriterem i on napisał jakiś slogan do jakiejś reklamy, który wykorzystali terroryści.
do no, swoich celów niecnych. Więc no, to mnie interesuje i to też chcę przeczytać. Jakby nie odcinam się totalnie od czytania papierowych książek, po prostu nie chcę ich kupować, a że to już mamy, to jedną książkę mogę sobie przywieźć, akurat na nią miejsce znajdę. I to było 24, licząc, że przeczytam duologię. To będzie wtedy 24, ale jeśli nie przeczytam duologii, zabiorę się za kolejną część metra. Czyli 2035. Albo czytam duologię Stalkera, albo biorę się za metro. Ciężko mi jeszcze powiedzieć, więc wolałem sobie taki backup zostawić. Więc to jest w teorii 24 księgi. Tak naprawdę więcej, bo ja na przykład mam całą serię Ani Zielonego z Góra, czy to po kilka książek. No właśnie, więc to jest nasz... Nasz plan na ten rok. Tak. Myślę, że na koniec tego roku albo na początek przyszłego zrobimy sobie konfrontację, czy udało nam się przeczytać chociaż połowę tych książek. Wiecie, jak to jest z planami czytelniczymi, nie? Robimy TBR nie po to, żeby go czytać, tylko po to, żeby go zrobić. Proste, to tak jak się kupuje książki, nie po to, żeby je czytać, tylko po to, żeby je kupić, żeby je mieć. No to w tym filmiku to już by było na tyle. Oki do pa!